6 kategorii, a zatem wiele możliwości pokazania swoich ogródków, balkonów i zieleńców oraz dogodna okazja do podzielenia się swoimi pomysłami na zagospodarowanie tak bardzo wszystkim potrzebnej zielonej przestrzeni. To już 27. edycja konkursu Zielone Zabrze, organizowanego w naszym mieście od 1996 roku. W tym roku w sumie w tych 6 kategoriach uczestniczyło 62 przedstawicieli różnych kategorii, od balkonów poprzez duże ogrody działkowe. Mamy takie perełki na terenie miasta, począwszy od balkonów, poprzez szczególnie rodzinne ogrody działkowe, gdzie naprawdę jest piękne połączenie i ogrodów takich utrzymanych w sensie bardzo dobrego doboru gatunkowego, poprzez połączenie z takim ogrodem użytkowym. Mamy w mieście pasjonatów zieleni. Od lat uczestniczą często ci sami ludzie, mają się czym chwalić. Często jesteśmy zachwyceni tym, co nam chcą pokazać. Cieszymy się bardzo, że ten konkurs jest, że miasto się może pochwalić piękną zielenią. W naszym mieście jest 30 rodzinnych ogrodów działkowych, 7600 działek, więc no, grupa dość liczna, która ma, myślę, bo wręcz jestem przekonany, że ma wpływ na zielone płuca miasta naszego tutaj Zabrze. Działkowcy swoje ogrody pielęgnują dla siebie, ale nie ukrywajmy, każdy jest skłonny być pochwalony, wyróżniony, czego dowodem jest rywalizacja, jeśli mówimy o Zielonym Zabrzu, czy też innych konkursach. Powoduje to, że no każdy z działkowców upiększa swoje działki, żeby w tych konkursach zdobyć miejsce, które będzie wyróżnione i docenione przez jury, które to ocenia. Bo ta nagroda jest przede wszystkim satysfakcją, bo nigdy żeśmy takich nagród nie otrzymywali, a w tym roku dostaliśmy właśnie taką nagrodę. Nagroda po prostu takim bodźcem, który jeszcze bardziej angażuje do wykonywania jakichkolwiek czynności na danym ogrodzie i wymyślnych rzeczy takich na innym ogrodzie, czego nie ma. W obecnych czasach coraz mniej jest nasadzeń, takich jak marchewka, pietruszka, a coraz więcej takich dla owadów, domki, dla ptaszków, karmniki. Taki bardzo, bardzo ogród jest takim hodowcą dzikiej zwierzyny, można powiedzieć. I zające, i króliki po działkach latają. Także no i różnego rodzaju, można powiedzieć, imprezy na działkach, jak Dzień Dziecka organizujemy dla tych najmłodszych dzieciaków z naszego ogrodu. Nie tylko z ogrodu, ale z okolic Kiry Skłodowskiej, Hermisza, Gdańskiej. Także no, ogród jest takim bawieniem w dni wolne od pracy, taką ostoją spokoju, ciszy i zadowolenia rodzinnego, można powiedzieć. Ogródki to są no, sercem Zabrza, sercem zieleni. Najwięcej i można powiedzieć darmowym takim tlenem dla płuc. Jednym z laureatów konkursu Zielone Zabrze było również w tym roku przedszkole numer 49. Ta nagroda jest dodatkową wartością do tego, co ogród nam daje na co dzień, ponieważ na co dzień chodzi nam o edukację dzieci, chodzi nam o stworzenie bardzo przyjaznej przestrzeni. Chodzi nam również o edukację ekologiczną, edukację przyrodniczą, więc bardzo dużo z dziećmi robimy w ogrodzie, a dodatkowo jako uwieńczenie, jako takie podziękowanie za duży wkład pracy, szczególnie personelu, to jest taki piękny moment, że można odebrać w imieniu personelu i im tutaj przy okazji podziękować, bo dużo pracy w to wkładają. Ci ludzie potrafią nie tylko wymagać, ale przede wszystkim w swój wkład w to piękne miasto wnoszą. Podziwiam te wszystkie ogrody, i te przydomowe, i te ogrody działkowe. Proszę spojrzeć też na balkony, przepiękne balkony, bo Zabrzanie kochają zieleń. Zabrzanie wiedzą, co jest najpiękniejsze. Jadąc przez miasto, widzimy te piękne kwiaty, które cieszą, które miasto oczywiście postawiło na wielu, wielu ulicach, w wielu miejscach, ale to są tylko akcenty. Natomiast to, co stanowi przepiękne tło dla tych kwiatów, dla tych kompozycji, to właśnie to, co Państwo robicie. Dziękuję Wam za to. Dziękuję, że właśnie te zielone płuca Zabrza dzięki Wam są przeogromne i możemy cieszyć się przepięknym miastem.